To szczególnie wyczekiwany remont drogi we Włoszczowie. Tamtejsza ulica Młynarska, czyli odcinek drogi wojewódzkiej 742, zmienił się nie do poznania. Pamiętamy, jak kapitalnie zdegradowanym stanie ta droga znajdowała się jeszcze rok temu. Wtedy zapadała decyzja o tym, aby zrealizować ten prawie dwukilometrowy odcinek. Dzisiaj widać już wraz z tym oprzyrządowaniem w postaci chodników przede wszystkim, które gwarantują bezpieczeństwo. Jest to droga wylotowa z Włoszczowy w kierunku Przedborza. Ponadto przy tej drodze zlokalizowany jest cmentarz komunalny, zlokalizowane jest targowisko, ale oprócz tego znaczący pracodawca zakład pracy w naszym regionie również. Do cmentarza trudno się było dostać, tam ani dojść, ani dojechać, a tak to przynajmniej będą mogli się dostać. No. Nowa, poszerzona droga ma nie tylko solidne chodniki, ale też ścieżkę rowerową, miejsca postojowe i przystanki. Jest tutaj wiele zatok autobusowych i zatok postojowych. One są solidnie zbudowane z dobrych materiałów, bo zwrócę uwagę, że jest to kostka granitowa grubości 8 cm. Więc jak powiedziałem, mamy dobrą jezdnię na dobrej podbudowie z dobrą, cichą nawierzchnią. Cieszę się, że coś jest zrobione we Włoszczowie. We Włoszczowie, powtarzam. No i co? No i mogliby jeszcze coś więcej zrobić oprócz tego wszystkiego, na pewno. Droga jest super, nie? Czyli trzeba było ten remont zrobić, potrzebny. No trzeba, bardzo potrzebny, tylko te lampy trochę za blisko. Wart 7,5 miliona złotych projekt otrzymał 85% dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Resztę środków dołożyło porówno miasto, powiat włoszczowski oraz samorząd województwa. To pewna norma i wszystkie inwestycje właśnie realizujemy w partnerstwie z samorządami lokalnymi, bo wtedy województwu jest też łatwiej udźwignąć całość kosztów związanych z tą inwestycją. To jednak nie koniec zmian zapowiadanych na włoszczowskich trasach, zarówno drogowych, jak i kolejowych. Mamy już na liście podstawowej w dokumencie strategicznym kolejowym budowę łącznicy Czarnca-Włoszczowa Północ, która otworzy nam możliwość wjeżdżania na CMK bezkolizyjnego także na kierunku północnym. Projekt obwodnicy za kilkadziesiąt milionów złotych to jest dzisiaj to połączenie, którego najbardziej oczekują mieszkańcy tej części województwa. Prace na Młynarskiej rozpoczęły się w listopadzie ubiegłego roku i trwały do końca maja.